Więc witam Was serdecznie. Dzisiaj za dnia pokażemy, jak wygląda założony konwerter na animalu. Malutki silniczek, aczkolwiek sportowy pierdzioszek, 8,5 konia, oryginalny, amerykański, sprzężony z małą ramą a la Dino i założony ten otóż konwerter z minibike Gokart Polska od Artura. Sitarka wygląda to w ten sposób, przykręcone na oryginalne miejsca. Wycentrowane. Piękna sprawa. Do tego, ponieważ musieliśmy przerobić miejsce zębatki, które powinno oryginalnie być tutaj w tej szczelince, ale nie pozwalało nam na to umocowanie łożyska, żeby tak umiejscowić tą oto zębateczkę, dlatego przenieśliśmy zębatkę na zewnątrz i dołożyliśmy dodatkowe wzmocnienie wspierające tą otóż płytę amelinową, która trzyma kółko, gdyż no jest jednak teraz jakaś odległość, która tutaj napiera, żeby to ewentualnie uszkodzić, a my byśmy tego nie chcieli. No i co, robimy szybki test za dnia, patrzymy, co się dzieje, zobaczymy, jak to będzie chodziło. Zesrało się. Jeszcze raz. A, jasny gwint. Chyba mu dodamy jeszcze. Co se robi ze mnie jaja? Powróciliśmy do warsztatu. A tutaj mamy bag Vanguarda. I ten otóż Vanguard będzie też spięty z tym otóż magicznym cudem. Z konwerterem. Generalnie już było spasowane, ale się okazało, że silnik jest krzywo. Więc rozfrezowałem otwory, używając do tego chamsko wiertarki.
Efekt oczywiście jest najważniejszy. Silnik można regulować. Zmierzyłem. Jest wszystko prostopadle. Czekamy na amerykańskie śrubki, boż to jest amerykański motor i niestety ma gwint calowy. Akurat tu, gdzie przyłapujemy tenże konwerter. Boże, jedyny. Za dużo mądrych wyrazów. Wydeszek. Oczekują planszy. Zdjąłem swoje fikuśne rurki. Widzisz, one są. O, proszę. Słynna rurka z kurtką Kuby. Zdjąłem je, gdyż no, cienkie to. Ujdzie do pomocnika do odkręcania mocno przykręconej śruby. No i tak to wygląda. Oczekujemy. Tylko dostanę śruby, biorę kamerę w łapę, montuję wszystko na gotowca. Jak tylko dostanę kolanka od wydechu, które powinny przyjść jutro, i plansze, mam nadzieję, które też będę miał jutro, to zaraz spawam wydech. A jak zespawam wydech i założę konwerter, to sprawdzam wiatr w oponach, dolewam waszanda i lecimy. Tylko żeby było sucho. Kaszkiet na głowę i ognia. I wtedy wjeżdża projekt numer 2. No i dzisiaj chłopaki zabrali silnik, żeby dopasować konwerter, gdyż on nie ma tego rozstawu małego. Bo jest już niestety numer większy. Niestety jest numer większy od tego modelu. Przez co konwerter do niego nie ma na niego zasięgu. By gdzieś tutaj jakieś tam śrubeczki, tuby powychodziły. Więc chłopaki zobaczą, czy dorobią drugą płytę ze stali, czy może po prostu do tej dokoptują jakieś dodatkowe uchwyty, spawając lub też robiąc jakieś takie mini łapeczki stalowe, które na przykład w taki sposób to przytrzymają. Mamy tu trochę miejsca, więc myślę, że da radę tam coś zadziałać. No i jak tylko mi przywiozą maszynę, to zaraz ją zakładam. Potem wydech będzie też do przeróbki. Widzisz, on. O! Wydech też będzie do przeróbki, bo na pewno będzie kolidował z konwerterem. Przewody. Po ich dokręceniu robi się taki coś. Taki, tu, takie pęknięcie sobie, które może nie trzymać, więc idzie grubszy odpowiednik. Trochę ciężej będzie się kręcił kierownicą, ale za to będzie można mocno deptać hamulce, które może w końcu będą działać tak, jak trzeba. No i zobaczymy. No dobra. To by było chyba na tyle. Widzimy się niebawem. Elo.